Siemka, witam w kolejnym odcinku z przeglądu inwestycji oraz ekwipunków widzów. Dziś będzie fajnie nietypowo. Są ekwipunki za kilka tysięcy złotych, no i są dość ciekawe inwestycje niektóre. Lecimy z pierwszym ekwipunkiem, no i na starcie mamy odznakę ryku, więc dość nietypowo, 350 ziko. Jak sobie sprawdziłem na wykresach, to ona sobie elegancko rośnie i jak będzie chiński nowy rok, to fajnie może się to skombować, w sumie to ta odznaka. Dalej mamy Numbryka, więc agent, w którego bardzo wierzę. Myślę, że on kiedyś może być warty naprawdę sporo, jeśli nic podobnego memicznego nie wydadzą w jakichś przyszłych operacjach. Dalej tak, mamy Tailu, Copenhagen Flames, Entropic, Eternal. Fajnie tutaj wybrane są te naklejeczki wszystkie, podobają mi się. No wiadomo, Tailu to raczej króluje. I moim zdaniem, ale mamy Sharksy w folii, autografy Eternal, też Copenhagen Flames jakieś pojedyncze, mały ryk, więc nie wiem, czy tutaj widz coś tam już atakuje pod ten chiński nowy rok, no ale sobie kupił właśnie taką naklejeczkę. No i tak, dalej mamy pojemnik z naklejką Legend, 87 kupionych, no i tego jest. Dalej skrzynie załamania, 28, Tajlowski ze Sztokholmu, więc bardzo przyjemnie. Dalej tak, dalej już papiery chyba będą z tego co pamiętam. Tak jest, mamy Vini, Cloud9, Imperial, Eternal, Sharksy i myślę, że to jest naprawdę spoko wybrane. O, Sprout z Rio. Dobra, przejdźmy sobie do końca. Dobra, i do końca już będą tylko Sprouty. Więc myślę, że te papiery są bardzo przyjemnie wybrane. Oczywiście no, najbardziej stąd to pewnie mi się Imperial podoba. Vini też wydaje się giga spoko. Fallen, Cloud9, te najbardziej. Kolejne EQ na starcie tutaj, witają nas skinki, mamy łańcuch znaków, print streamek, jakaś furia nalepiona, print stream też USPEC, agenty jakieś tutaj, Copenhagen Flames, ze Sztokholmu oczywiście w holo i co my, o, zestaw pamiątkowy z Daścika, tutaj dwa kupione, więc to bardzo przyjemnie. No i dobra, lecimy, mamy kapsułki z naklejką pretendenta 7, mamy zestawy pamiątkowe z Rio, trochę tutaj odebranych, ok. Mamy też z naklejką Legend pojemnik, skrzynię załamania, czyli taki klasyczek, w każdym ekwipunku praktycznie to widać. O, Tailu, więc Imocox, zawsze przyjemnie to mieć. Znowu mamy z Antwerpu, ukąszenia węża, mamy Foleny, Copenhagen Flames, Grimy. Ok, i tak się prezentuje ten ekwipuneczek. Określiłbym to ten ekwipunek raczej pewnym, bo mamy zestawy pamiątkowe, skrzyneczki, no i kapsułki, a to są raczej takie rzeczy, które po prostu powinny stabilnie sobie rosnąć, no i też jakieś papiery. Mamy kolejny ekwipunek, no i już na starcie wita nas naklejka 3D Max Holo z Kato 2K15 za ponad tysiaka. Mamy też kostkę do pogrania, ogólnie tu jest dużo właśnie z Katowic 2K15 naklejeczek, mamy Titana. I myślę, że Kato 2K15 nie jest głupim pomysłem, nie? No bo wiadomo, 2K14 no to swoje kosztuje. To bardziej bym szukał na craftach, natomiast tutaj z Kato 2K15 może się na nich coś fajnego podziać. Dobra, skipujmy, bo jest aż 28 stron tutaj tego, więc przelećmy to. Mamy jakieś skrzyneczki operacji Breakout, więc wiadomo, zawsze przyjemnie. Dobra, tu jest 2K15, dużo tego widzę. Jakaś kolonia, Katowice, no, Klusz, Napoka i tak dalej. Dobra, mamy Cloud9, już papiery się zaczynają, tak? Tak jest. Complexity, G2. Dobra, poskipujemy to. Pokażę wam je wszystkie. Ale widzę, że tu jest różnie. Autografy, jakieś IHC. Więc jest tu. O! Srebrne to trofeum z kolonii 2K15. Katowic 2K15. Dobra, to widz tutaj swoje widział i jego konto. Bardzo przyjemnie. Dobra, nice. No i tak ogólnie, no to myślę, że to Kato 2K15 może oddać. Fajne tutaj stare naklejki. I też w sumie, jak widz będzie oglądał, to możesz napisać, czy trzymasz je od początku, czy po prostu kupiłeś w jakimś tam momencie. No, natomiast bardzo przyjemnie. No i lecimy, ostatni ekwipuneczek, 7600. I co mamy na pierwszej stronie? Gamma Dopplerek. Być może w ogóle będę kupował podobnego, więc trochę XD. Mamy dalej naklejkę Dusta, tą taką piłkarską. To jest ciekawa sprawa, pod jakieś wydarzenia, nie? Jak były na przykład Mistrzostwa Świata, to sobie to rosło, więc w sumie warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że jak w świecie piłki coś się będzie działo, to tam może pikować. Dobra, dalej mamy skinuchy, jakiś bazyliszek. Dobra, czekajcie. Ibay Power z Dreamhacka. Dobrze, że klikłem. Jest tutaj krawcik elegancki, więc fajnie, że udało się trafić. Dobra, no i tak, mamy skrzynię operacji Riptide, rękawic. Jakieś naszyweczki jeszcze tutaj pochowane, bo jakieś Movistar, Sharksy. Okej, więc widzę, że tu naszywki są trzymane.
Dalej mamy spektrum, chromki, gammy. Dobra, to skipniemy sobie tego trochę. Snówi koszmarów, 56, falkioniki. O, pojemnik z naklejką 10 urodzin. To chyba pod to, że to jakoś wycofają czy coś. Takie myślę, że tutaj ryzyko jest podjęte. Ale dalej mamy skrzynię horyzontu, klacze. Dobra, czyli tutaj widzę ekwipunek dość skrzynkowy. Tu jakieś RMR-y jeszcze. No ale ogólnie to tutaj jest dużo zainwestowane po prostu w skrzynuchy. I no to jakby to jest taka inwestycja, że to po prostu odda, nie? Z czasem zachęcam do zostawienia subka. Dzięki, że podsyłacie ekwipunki. No i do następnego. Cześć, cześć.